Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji SLD. Szanowni Państwo, jedną z sił list wyborczych Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie młodość. Młodość, która została doceniona w klubie, w partii SLD. Na czołowych miejscach znajdują się młodzi ludzie. Są to również jedynki na listach wyborczych. Młodość jest doceniona również przez takich doświadczonych polityków jak Ryszard Kalisz. Młodość będzie również wspierana. Młodzi za chwilę powiedzą o zawiedzionych nadziejach i młodzi powiedzą o programie SLD dla młodych. Pozwólcie, że ich przedstawię. Paulina Piechna-Więckiewicz, trójka w Warszawie. Dzień dobry. Ewa Klekot, trójka w Okręgu Katowickim. Jakub Kwaśny, jedynka w Tarnowie. Tarnowie, pamiętajcie, tam gdzie trudno. Marcin Nowotka, dwójka z Siedlec. I Krzysztof Kokucki, który startuje z Okręgu Toruńsko-Włocławskiego. I także przez Skype'a łączy się Łukasz Naczas, nasz najbardziej internetowy i muzyczny kandydat SLD. Najpierw pan poseł Ryszard Kalisz. Szanowni Państwo, no, młodość oczywiście jest bardzo ważną cechą wyróżniającą, ale ci wszyscy ludzie, których tutaj widzicie i nie tylko ci, ale wielu jeszcze innych na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej są młodzi, ale są mądrzy, są ideowi, wyznają koncepcję państwa otwartego, szacunku dla każdego, wyznają koncepcję pochylenia się nad każdym potrzebującym i państwa, które przestrzega reguł demokratycznego państwa prawnego. Ale to też nie wszystko. Są młodzi, mają poglądy lewicowe, ale każdy z nich ma swój zawód, swoje zainteresowania, swój dorobek pomimo młodości. I jestem przekonany, że to są ludzie, na których warto postawić. Warto postawić również ten krzyżyk przy ich nazwiskach 9 października. Każda z naszych dziewczyn, każdy z naszych chłopaków będzie miał część prezentacji i zaprezentuje się w dziedzinie, na której się doskonale zna i ma dorobek. Młodość, lewicowość i wiedza. To są trzy cechy młodych ludzi na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Paulina. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej postawił na młodych ludzi tak bardzo. Mamy miejsca w pierwszych piątkach. To są nie tylko ci młodzi ludzie, którzy, moje koleżanki i moi koledzy, którzy stoją tutaj. Mamy dwie jedynki, dwójki, trójki, również miejsca ostatnie, miejsca charakterystyczne. Tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej po raz kolejny, chciałam to podkreślić, postawił na młodość, ale również na doświadczenie. Moje koleżanki i koledzy to nie tylko działacze społeczni lokalni, tak jak na przykład Ewa, która jest jedną z inicjatorek akcji Jestem Polakiem, Jestem Ślązakiem. To nie tylko tak jak moi koledzy radni w poszczególnych okręgach, tak jak Krzysztof, Kuba, Jakub, Marcin, czy Łukasz Naczas, czy ja, ale to młodzi, otwarci ludzie, którzy codziennie walczą na ulicach Polski o tolerancję i lepszy świat nie tylko dla młodych, ale dla wszystkich Polek i Polaków. Dzisiaj przed Państwem chcieliśmy przedstawić nasze podsumowanie rządów Donalda Tuska przez ostatnie 4 lata, szczególnie w kontekście tego, co Donald Tusk zrobił dla młodych ludzi, o których tak dużo mówił w kampanii wyborczej w 2007 roku. Zaczniemy od najbardziej nurtującego młodych ludzi problemu, co trzeci bezrobotny, to absolwent szkoły wyższej, przypominam. Donald Tusk powiedział w 2007 roku, mimo spadku bezrobocia i spadku przyrostu przeszło 1 000 000 nowych miejsc pracy w ostatnim okresie koniunktury gospodarczej, nadal wskaźnik zatrudnienia na poziomie 57% jest jednym z niższych w Europie. Panie premierze, dalej jest jednym z niższych. Panie premierze, można skorzystać z pomocy Sojuszu Lewicy Demokratycznej przy rozwiązywaniu problemów młodych ludzi, a właściwie trzeba, bo pana rząd sobie z tym nie poradził. Proponujemy między innymi, żeby umowa na czas określony była zawierana u danego pracodawcy nie dłużej niż 2 lata.
Proponujemy bardzo ważną rzecz, wprowadzenie obowiązkowego wynagrodzenia za staże i praktyki. Oczywiście w Polsce byłaby to nowość, natomiast w Europie dyskutuje się o tym żywo, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i we Francji. Takie projekty już są przygotowywane. My też taki projekt będziemy mieli i będziemy chcieli z nim pójść do Sejmu. Wynagrodzenie za staże jest proponowane również przez Europejskie Forum Młodzieży. To nie jest pomysł polityków w kampanii wyborczej. To jest apel i głos młodych ludzi o to, żeby wreszcie zajęto się ich problemami, bo między innymi w Polsce tymi problemami na co dzień się zajmujemy. Dziękuję. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska przekonuje Polaków, że Polska jest w budowie. My uważamy, że po rządach Platformy Obywatelskiej Polska nadawać się będzie jedynie do generalnego remontu, a najlepszym dowodem są zaniedbania w sferze budownictwa, w sferze mieszkaniowej, tej, która dotyczy przede wszystkim młodych Polaków i Polek. 23 listopada 2007 roku podczas swojego exposé Donald Tusk mówił, że stworzymy takie warunki, aby Polacy mogli budować na tańszych gruntach budynki mieszkalne bez zbędnych formalności i kosztów, bez dziesiątków decyzji urzędowych i niepotrzebnej zwłoki. Przez lata rządów Platformy Obywatelskiej właściwie niszczony jest Krajowy Fundusz Mieszkalnictwa, właściwie nie tworzy się, a właśnie utrudnia się budownictwo społeczne. Towarzystwa Budownictwa Społecznego budują coraz mniej mieszkań, a samorządom nie udaje się budować mieszkań komunalnych, bo nie mają pomocy z budżetu centralnego. To jest ogromny problem, który dotyczy przede wszystkim młodych Polek i Polaków. Sojusz Lewicy Demokratycznej wie, co zrobić, żeby ten stan zmienić. Wie, jak wyremontować nasz kraj, żeby mieszkańcy, młodzi mieszkańcy naszego pięknego kraju mogli cieszyć się chociażby nowym, ale własnym mieszkaniem. SLD proponuje uzyskanie znacznego wzrostu liczby mieszkań oddawanych corocznie do eksploatacji. Szanowni Państwo, 25 metrów kwadratowych to jest średnia przypadająca na jednego mieszkańca w naszym kraju. Średnia unijna wynosi 40 metrów kwadratowych. Zaniedbanie olbrzymie. Uproszczenie procedur budowlanych w zakresie prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego oraz odrodnienia gruntów. Wzrost liczby mieszkań na wynajem budowanych przez gminy, w tym socjalnych, TBS i spółdzielnie mieszkaniowe. Niezwykle ważny postulat, niezwykle ważna rzecz, zwłaszcza dla młodych ludzi trochę słabiej uposażonych, takich, których nie stać na zaciągnięcie czy podpisanie pokoleniowego cyrografu hipotecznego. Utrzymanie należytego zatrudnienia w sektorze budowlano-montażowym i w branżach pokrewnych oraz stworzenie warunków do jego wzrostu. Oczywiście budownictwo komunalne, mieszkaniowe będzie pobudzać gospodarkę i na pewno to się przełoży również na inne sfery życia gospodarczego naszego kraju. I stworzenie systemu tańszych kredytów mieszkaniowych. Jak wiemy, rząd Platformy Obywatelskiej wycofuje się z dobrych rozwiązań kredytów mieszkaniowych, pomocy właśnie dla tych średnio zarabiających mieszkańców naszego kraju, którzy chcieliby skorzystać z kredytów mieszkaniowych, ale na przykład banki im tego nie umożliwiają, albo też prosty rachunek ekonomiczny. Okazuje się, że za 30 lat mieszkanie, choć pewnie jego wartość nie wzrośnie, to będzie nas kosztować dwa razy tyle. 23 listopada 2007 roku Donald Tusk powiedział: jednym z ważnych elementów prorodzinnego programu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej, która szczególnie potrzebna jest dziś na terenach wiejskich. Panie premierze, na terenach wiejskich przedszkola są zamykane. Jest to nie tylko element polityki prorodzinnej, ale również sposób na aktywizację młodych kobiet, mam, młodych ojców. SLD proponuje: zapewnimy każdemu dziecku bezpłatne miejsce w publicznym żłobku i przedszkolu w ramach realizacji podstawy programowej. Zmienimy sposób finansowania przedszkoli. Uruchomimy narodowy program budowy przedszkoli i żłobków. Ponieważ aktywizacja młodych kobiet i mam jest podstawą do dalszego funkcjonowania młodych ludzi, informujemy, że to jest również element polityki równouprawnienia, która dla SLD jest bardzo ważnym elementem. Będziemy wspierać tworzenie sieci przyzakładowych i rodzinnych przedszkoli, położonych blisko miejsca zamieszkania, przede wszystkim w małych miejscowościach.
Donald Tusk zapewniał, że w Polsce poziom kształcenia za jego rządów będzie bardzo wysoki. Niestety te obietnice stały się jak zawsze tylko obietnicami Platformy Obywatelskiej. W 2007 roku Donald Tusk powiedział: dobrze wykształcone młode pokolenie jest największą wartością Rzeczypospolitej. Dlatego będziemy zwiększać autonomię i konkurencyjność również w odniesieniu do uczelni państwowych i niepaństwowych. Sposób finansowania szkolnictwa wyższego będzie promować kierunki studiów najwyższej jakości. Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje między innymi otwarcie dostępu do bezpłatnego kształcenia na wysokim poziomie dla osób o niższym statusie społeczno-ekonomicznym. I tu Platforma Obywatelska niestety nie dotrzymała słowa, ponieważ odpłatny drugi kierunek studiów nie daje równych szans mniej zamożnym studentom, między innymi z terenów wiejskich. I ten postulat nie został zrealizowany i niestety poziom kształcenia w Polsce będzie o wiele niższy i nadal będzie brakowało w Polsce dobrej jakości fachowców, ponieważ nie będzie można ukończyć dwóch kierunków. Między innymi punkt interesujący to jest silniejsza integracja szkolnictwa wyższego z systemem edukacji oraz współpraca z rynkiem pracy. Sojusz Lewicy Demokratycznej już od dawna wspomina o tym, że aby kształcenie było efektywne, należy podjąć działania wspierające szkolnictwo poprzez współpracę z przedsiębiorcami. Dlatego w naszym programie będziemy kładli nacisk na to, aby polscy przedsiębiorcy mieli nowe warunki do współpracy ze wszystkimi uczelniami państwowymi i niepaństwowymi w celu między innymi przyuczania, odbywania praktyk w zakładach pracy. I uważamy również, aby wesprzeć między innymi właśnie współpracę z rynkiem pracy, proponujemy wprowadzenie podobnych rozwiązań dla płatników CIT z możliwością przekazania 1% podatku na rzecz uczelni i instytucji naukowych. Te pieniądze zasilą budżety polskich uczelni i będą mogły być przekazane między innymi na stypendia naukowe bądź badania naukowe, na które niestety jest coraz to mniej pieniędzy z polskiego budżetu właśnie dzięki nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, który zafundował nam Donald Tusk i jego partia Platforma Obywatelska. Dziękuję. Last but not least, panie premierze Donaldzie Tusku, powiedziałeś kiedyś, że naczelną zasadą twojego rządu będzie stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Dotyczy to i musi dotyczyć wszystkich, i tych mniej zamożnych, i tych bogatszych. Panie premierze, tym kupiłeś sobie młodych wyborców, młodych ludzi, którzy uwierzyli Platformie Obywatelskiej. Niestety, zmiany, które wprowadził twój rząd, panie premierze, dotknęły w dużym stopniu, a w zasadzie w największym, właśnie tych młodych ludzi i właśnie tych, którzy zarabiają najmniej. Dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje obniżenie podatku, stawki podatku VAT na te podstawowe artykuły, z których właśnie korzystają młodzi ludzie i osoby najmniej zarabiające, jak żywność, leki, a także kultura i sport, to także wprowadzenie podatku od instytucji finansowych. Tłumaczyłeś, panie premierze, ten wzrost kryzysem, a za kryzys powinni zapłacić ci, co ten kryzys wywołali, czyli instytucje finansowe. Stąd propozycja takiego podatku. Panie premierze, 4 lata pańskich rządów to był jeden wielki serial, nad którym pracował sztab scenarzystów, inaczej zwanych PR-owcami. Starannie reżyserowane sceny, starannie reżyserowane konferencje prasowe, unikanie tematów, trudnych tematów. Nadchodzą nowe czasy, które wymagać będą nowych rozwiązań. Rozwiązań, które ma dzisiaj Sojusz Lewicy Demokratycznej i nasze młode pokolenie, które jest wysoko na listach wyborczych, bo tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej dzisiaj docenia młodość i doświadczenie. I lewicowość. I lewicowość. I teraz czas na czasa, łączenie ze Skype'em. Już jestem, słyszę, słucham uważnie i rzeczywiście bardzo się cieszę, że ten program dla młodych ludzi jest w Sojuszu. Sojusz też stawia na młodych ludzi, ale Sojusz też będzie stawiał na innowacje,
To jest dla nas klucz do działań w przyszłości i dlatego to, co mówił Kuba, chcemy raz na rok zwiększać wydatki na badania i rozwój w budżecie o 0,5% właśnie budżetu, a docelowo chcemy 3% PKB przekazywać właśnie na badania i rozwój. To są miejsca pracy właśnie dla młodych naukowców. Dla młodych naukowców i dla osób, które chcą zakładać działalność gospodarczą, Sojusz Lewicy Demokratycznej przygotował także bardzo ważny projekt dotyczący wprowadzenia projektu ustawy odnośnie startupów przy wyższych uczelniach. To miejsca, gdzie ludzie młodzi mogą zakładać firmy i mogą liczyć na pomoc tak naprawdę państwa. Brak tej ustawy jakby nie daje możliwości obecnie wyższym uczelniom na rozwój tych miejsc pomagających młodym ludziom. No i chcemy, jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, mówiliśmy o tym od dawna, zapisu w Konstytucji o dostępie do internetu. Mówimy o dostępie do internetu tak, żeby człowiek przede wszystkim na terenach wiejskich nie był wykluczony. Teraz mamy sytuację taką, że młodzi ludzie, którzy chcą zakładać działalność gospodarczą i na przykład ta działalność gospodarcza opiera się o internet, przesyłanie ciężkich plików, mają problem, bo po prostu nie mają dostępu do internetu, który im zapewni możliwość funkcjonowania. Są osobami e-wykluczonymi. Chcemy z tym tematem bardzo mocno walczyć, a zapis w Konstytucji o dostępie do internetu, nie bezpłatnym, ale dostępie do internetu, o byciu w zasięgu jest dla nas bardzo, bardzo ważny. Cieszę się, że moje koleżanki i koledzy będą walczyć, bo już pokazują w kampanii walkę, taką właśnie pozytywną. My nie zajmujemy się dyskusją o przeszłości, my nie zajmujemy się wojną polsko-polską, tematami smoleńskimi, ciągle wałkowanymi przez prawicę, która się nawzajem zwalcza. My chcemy pozytywnie dotrzeć do wyborców. Często jest tak, że mamy problemy z przekazaniem programu. Programem wyborcy się po prostu nie interesują, ale jeżeli pokażemy to w sposób z uśmiechem, jeżeli pokażemy kampanię w stylu pozytywnym, czasami nawet zagrając jakąś ciekawą, fajną piosenkę, to zwrócimy uwagę także na te elementy merytoryczne naszego programu. I to jest nasz cel. Pozdrawiam wszystkich w Warszawie. Dziękujemy. Łukasz Naczas i jeszcze poseł Ryszard Kalisz. Drodzy Państwo, no widzieliście, każdy z nich i ten tam na Telebimie, wszyscy mają wyśmienite przygotowanie profesjonalne w działalności społecznej i wszelkich sprawach socjologicznych, w działalności dotyczącej budownictwa mieszkaniowego, szkół wyższych, oświaty, również systemu finansowego i podatków w Polsce. To są ludzie, którzy po prostu na co dzień zajmują się swoimi dziedzinami i chcą służyć wszystkim obywatelom, z szacunkiem dla ich potrzeb i ich poglądów. Jeszcze raz przedstawię. Paulina Piechna-Więckiewicz, pozycja trzecia na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie. Ewa Klekot, pozycja trzecia na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Katowicach. Jakub Kwaśny, przypominam, jedynka na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Tarnowie. Widzicie, oni wszyscy już wyżsi ode mnie, ja już tak patrzę. Powtórzmy, w Tarnowie. W Tarnowie. Prawdzie? Marcin Nowotko. Nowotka. Ach, to wiecie te. Marcin Nowotka jest drugi na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Siedlcach. I Krzysztof Kukucki jest na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Toruniu i we Włocławku. No i Łukasz Naczas, widzicie, ten na Telebimie otwiera listę Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gnieźnie, bo on stamtąd pochodzi po prostu i pewnie teraz też jest w Gnieźnie, jak go znam. Także moi drodzy, młodość, lewicowość, merytoryczność, wiedza. Listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze dodam, że to jest tylko część naszych młodych kandydatów. Siłą rzeczy. No. Resztę przedstawimy na specjalnej konwencji wyborczej. Bardzo prosimy o pytania, jeżeli takowe są. TVN24, pan redaktor Mazur.
Nawet fakty TVN, Maciej Mazur. Pan kandydat z Tarnowa był uprzejmy powiedzieć o tym reżyserowaniu konferencji w rządzie. Ja rozumiem, że u państwa to jest pełen spontan. I w związku z tym mam pytanie do tego tam właśnie, który się uśmiecha z ekranu, o to, jak ocenia odbiór teledysku, o którym raczył wspomnieć pan Łukasz na czas. Łukasz, tylko odpowiadam panie redaktorze. Tak jak pana materiały w TVN-ie są z uśmiechem, tak też kampania powinna być pozytywnie nastawiona. Ja nikogo w swoim teledysku nie atakuję, nie mówię złych rzeczy na nikogo. Wskazuję na osobę i wskazuję na tą stronę internetową tutaj na czas.pl, o w tym miejscu, dlatego że tam znajduje się program Sojuszu Lewicy Demokratycznej i mój osobisty i oceniam ilość wejść, ilość pozytywnych komentarzy bardzo, bardzo pozytywnie. A jeżeli komuś się nie podoba, może wyłączyć telewizor. Po prostu tyle. A pozdrawiam także tych, którym się to nie podoba. Ważne, żeby było głośno, ważne, żeby było informacyjnie właśnie o programie. Tak chcemy zwrócić uwagę na nasz program. No ale ja odpowiem panu redaktorowi. Wszyscy to młodzi pokazali, na czym ten PR polega. PR polega tylko na tego rodzaju komunikacji, gdzie nie mówi się prawdy, gdzie jest populizm, obiecuje się to, co o czym ten, który mówi, wie, że nie zostanie zrealizowany. Każda z tych prezentacji pokazała, że PR-owskie wypowiedzi premiera Donalda Tuska przed 4 laty i w ciągu całej kadencji nie zostały zrealizowane. Ja mogę dodać kastrację pedofilów, ja mogę dodać te wszystkie akcje dotyczące kiboli i tak dalej. I mówię jako prawnik, to co... na co wpadał rano wstając lewą bądź prawą nogą Donald Tusk. Z prawem nie miało nic wspólnego. To były czyste zagrywki, niestety wrażeniowe, a nie oparte na wiedzy. My chcemy, żeby w Polsce politycy podejmowali decyzje na podstawie wiedzy, a nie swoich wrażeń. I taka jest różnica pomiędzy PR-em, a tym, co dzisiaj przedstawiliśmy.